co robisz? A oglądam garnki. A ziemię masz? Mam. To czemu jej nie oprawiasz? A bo się nie opłaca. Jak to się nie opłaca? Bo ta moja ziemia ino garnki rodzi. Sama. Jan Długosz, który opisał te dziwy Śremu, nie wyjaśnił, że gliniane skorupy, które jakoby rodzi ziemia, to pozostałości po przodkach, wychodzące na wierzch wskutek przemieszczania się warstw gruntu. Gród rodził się dwukrotnie, za Piastów na lewym brzegu Warty, a za Jagiellonów na prawym. O budowie prawobrzeżnego Śremu zdecydował król Władysław Jagiełło 13 kwietnia 1393 roku. Mam nadzieję, że te dwie trzynastki nikogo tu nie uwierają. Obok gotyckiego kościoła Świętego Ducha stał niegdyś szpital dla ubogich. Za dnia nieszczęśnicy klęczeli na placu, czekając jałmużny. Jeszcze nie ucichły wiwaty na cześć Konstytucji 3 maja, kiedy jeden z jej gorących zwolenników stanął na śremskim rynku, by przyjąć honorowe obywatelstwo miasta. Józef Rufin Wybicki, herbu Rogala. Znany był w Śremie od lat, bo zarządzał rodzinnym majątkiem w pobliskich Manieczkach, dając dowody gospodarności i ukochania wielkopolskiej ziemi. Do tych zasług dopisał wkrótce jeszcze jedną – słowa do Mazurka Dąbrowskiego. Kultura i oświata zawsze były tu w cenie. Wzorowo działająca biblioteka pod dyrekcją Jerzego Kondrasa przeniosła się już do nowoczesnego kompleksu. Pełni teraz rolę centrum kultury miasta. Uczy, bawi, integruje. Zanim zbudowano ten ceglany gmach, gimnazjum śremskie mieściło się w budynku klasztornym. W tej szkole zdawał maturę ksiądz Piotr Wawrzyniak. Kościół po remoncie odzyskał już dawny barokowy blask. W nawie głównej zwraca uwagę ambona w kształcie łodzi pod rozpiętym żaglem. To częsta forma dla kazalnicy, jako że symbolem kościoła katolickiego jest właśnie łódź Piotrowa, a z ambony padały słowa od nawigatora, wskazującego jak żeglować we właściwym kierunku. Wielkopolanie. W warunkach stuletniej niewoli potrafili stworzyć silne, przedsiębiorcze i obywatelskie społeczeństwo. Prowadzeni przez oddanych Polsce przywódców, tutaj lepiej niż gdzie indziej potrafili z wrogiem walczyć bez użycia szabli. Ksiądz Piotr Wawrzyniak. Wielki syn ziemi śremskiej, a także wzór na dzisiejsze trudne czasy ekonomiczne. Uczył swoich rodaków w zaborze pruskim, jak organizować spółdzielczość, jak zakładać banki, jak nie dać sobie wyrwać ducha polskiego. Jego hasłem było: dorabiajcie się i oświecajcie się. Mówili o nim król czynu. W ramach pruskiego prawa ksiądz Wawrzyniak założył instytucję finansową lepszą od niemieckich. Prusak musiał oficjalnie zakazać Niemcom pożyczania i lokowania geltów w polskim banku. 30 grudnia 1918 roku na wieży ciśnień w Śremie załopotała biało-czerwona flaga na znak, że najdłuższa wojna nowoczesnej Europy jest zakończona i że została wygrana przez Wielkopolan. Gdzie prastarej Warty nurty, tam początek polskiej nuty, pieśni naszej, której motyw niosła pszczoła oraz motyl. Kiedy Ryszard Danecki pisał poemat piastowski, odwiedził wszystkie kultowe miejsca tej ziemi. Podążajmy zatem za nim. Warta, najdłuższa rzeka Wielkopolski, wypływa gdzieś koło Częstochowy. Od Śremu do Poznania rozlewa się już szerokim korytem z licznymi starorzeczami. Wcześniej od Konina przez kanał i jezioro łączy się z siostrą Notecią. Ten warciańsko-notecki szlak nazywają Wielką Pętlą Wielkopolską, która wciąż jeszcze czeka na wielkie turystyczne odkrycie. W Rogalinie, na terasach zalewowych Warty, rośnie blisko 1000 pomnikowych dębów. Ja żyję inaczej, moi mali bracia. Wysoko nad lasem mój pień ogromny. Mówią, drzewa samotne wiatr przewraca. Mówią, w drzewa samotne biją gromy.
ale nie gromy i wiatr, jeno pewna odmiana chrząszcza powala najstarsze drzewa i to bezkarnie, bo ma immunitet, należy do gatunku chronionego. W cieniu rogalińskich dębów wyrósł barokowy pałac Raczyńskich. Jest w nim słynna galeria malarstwa, do której pielgrzymują miłośnicy sztuki. Pałacowa kaplica to kopia rzymskiej świątyni sprzed 2000 lat. Wybudował ją Edward Raczyński, fundator słynnej biblioteki i posągu pierwszych polskich władców w katedrze poznańskiej. Podziemie kaplicy pełni rolę mauzoleum rodu. W 1992 roku zabytek został z pietyzmem odrestaurowany. Rok później pochowano tu ostatniego męskiego potomka linii rogalińskiej, zmarłego w Londynie dyplomatę, polityka i pisarza Edwarda Bernarda Raczyńskiego. Nad tumbą grobową umieszczono jego ostatnie przesłanie: nie zmarnujcie niepodległości.